Gmina Lubin przystąpiła do programu dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie. W Lubinie kupnem, a następnie sprzedażą węgla będzie się zajmowała firma Mundo. Przygotowaliśmy miejsce, gdzie ten węgiel będzie składowany. Na szczęście nie jest to dla nas duży problem, ponieważ ta ilość tego węgla, którą potrzebują mieszkańcy Lubina, nie jest zbyt duża. To nie przekracza 200 ton. No i mieszkańcy, jak już ten węgiel dostaniemy, bo na razie go nie mamy, będą mogli odbierać z terenu firmy Mundo. Lubin zwrócił się już do Polskiej Grupy Górniczej z wnioskiem, wskazując zapotrzebowanie do końca tego roku na poziomie 100 ton węgla. Gmina oczekuje obecnie na odpowiedź. W Lubinie wpłynęło 8 wniosków, po 1,5 tony to jest na razie zapotrzebowanie na poziomie 12 ton węgla. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Pewnie te wnioski jeszcze będą wpływały. Około 250 osób było uprawnionych do, złożyło wnioski o dopłatę do węgla. Także to dla naszego miasta nie jest to duża ilość, ponieważ w Lubinie generalnie ludzie ogrzewają się centralnym ogrzewaniem, natomiast domki ogrzewają się albo gazem, albo pompami ciepła. Żeby kupić węgiel w preferencyjnej cenie, najpierw trzeba złożyć wniosek. W Lubinie przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uprawnieni do takiego preferencyjnego zakupu węgla są mieszkańcy miasta Lubina, którzy mają uprawnienie do dodatku węglowego. Czyli to są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które albo już otrzymały wypłatę dodatku węglowego, albo złożyły wniosek i ich wniosek został już pozytywnie rozpatrzony. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:14 w pokoju 204. Tam też będą udzielane szczegółowe informacje na temat wypełniania wniosku, jeżeli mieszkańcy będą mieli jakieś problemy w tym zakresie. Wniosek można również wypełnić, pobrać u nas w ośrodku, wypełnić i przesłać listownie na adres ośrodka. Można również pobrać go ze strony internetowej MOPS i przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wówczas należy pamiętać, że taki wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym. Wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie można składać do 15 kwietnia 2023 roku.